organizatorów. Chciałbym wszystkich Państwa serdecznie powitać na początkowym, pierwszym części naszego wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest uczczenie błogosławionego ojca Richarda Henkesa, który zginął w czasie dyktatury hitlerowskiej podczas II wojny światowej. Proszę Państwa, chciałbym wszystkich serdecznie powitać, wszystkich serdecznie, krótko. Przede wszystkim ekscelencje księży biskupów, którzy publicznie stawili się, co jest dla nas wielkim zaszczytem. Proszę Państwa, chciałbym przywitać gości z zagranicy, z Polski, osoby duchowne, siostry zakonne, oficerów żołnierzy Wojska Polskiego i innych służb mundurowych. Proszę Państwa, przedstawicieli różnych szczebli samorządu terytorialnego, prezydentów, starostów, wójtów, radnych różnych szczebli, miłośników historii i parafian, tutejszej parafii. Uwagę zwracamy tylko na jeden jakiś tam ważny fakt, czy na jedną postać, czy na jedno wydarzenie. Tymczasem to wszystko, co się działo, także z ojcem Henkesem, to jest przecież zawsze efekt jakiegoś procesu. W historii, w życiu wspólnot ludzkich nie ma takich wydarzeń, jak z Zeusem, którego Hefajstos, gdy go głowa bolała, musiał głowę mu otworzyć i wyskoczyła Atena i zmieniła oblicze wtedy Olimpu. Tylko wszystko dzieje się na zasadzie dojrzewania pewnych procesów dziejowych. I dlatego też moja uwaga będzie bardziej na to skierowana, żeby tylko wejść, proszę szanownych słuchaczy, w ten moment, który powinien nam dać chociażby część odpowiedzi na to dramatyczne i pełne tragedii pytanie, dlaczego tak musiało się stać? Dlaczego jesteśmy, i to w XX wieku, świadkami takiego zupełnego niekiedy skarłowacenia się ludzkiej natury? W tym czasie ksiądz Ryszard wielokrotnie był w Raciborzu i głosił w tutejszej parafii Słowo Boże. Mieszkańcy Raciborza i innych miast i wiosek Śląska, którzy tak chętnie co roku pielgrzymowali na Górę Świętej Anny, mogli tam usłyszeć jego niezwykłe kazania, które, jak mówią świadkowie tamtych wydarzeń, poruszały tłumy. Dziś jednak spotykamy się nie dlatego, że ksiądz Ryszard Henkes był dobrym kapłanem, zdolnym nauczycielem i wybitnym mówcą, ale dlatego, że on zostawił nam testament, który my, a po nas kolejne pokolenia, powinny podjąć i żyć jego duchem. Życie błogosławionego Ryszarda Henkesa jest bez wątpienia dla nas wzorem. Kościół katolicki 15 września ubiegłego roku wyniósł go do chwały ołtarzy, uznając za autentyczną świętość jego życia. Chciałbym w tym moim przedłożeniu ukazać proces, jaki doprowadził do beatyfikacji księdza Henkesa. Narodowy socjalizm był szczególnym objawem tych pseudoreligii, które opierają się na przewartościowaniu wartości. Centralną rzeczywistością religii narodowego socjalizmu był nie Bóg, ale człowiek, pojęty nie jako jednostka i członek ludzkości, ale jako członek jednej, jedynej rasy. Zasadniczym dokładem tej religii było ubóstwienie rasy nordyckiej czy germańskiej. Rasa jest więc, jak to okazuje ścisła analiza tego kierunku, wartością zasadniczą, absolutną, której wszystko inne się podporządkowuje. Naturalnie w praktyce schodzi do tego, że państwo jest czynnikiem górującym, bo rasa jako taka nie może nic czynić, nie może podbijać i zwyciężać jednostek, nie może wdzierać wychowania dzieci rodzicom i kościołowi. Widzialnym i dotykalnym jej narzędziem jest państwo. W tym tkwi głęboka ironia, że właśnie w imię tej rasy państwo potwór, państwo niszczyciel bierze górę. Państwo niszczyciel wszelkiej wolności indywidualnej. Dla narodowego socjalizmu wszystkie walory stają się czynnikami służącymi polityce. Kierunek to może najbardziej skrajny, opowiadający się za socjalizmem państwowym. Państwo jest wszystkim.
Jednostka sama w sobie nie ma żadnego znaczenia. Można tu mówić o kulcie, o uwielbieniu państwa. Ono jest źródłem prawa i wszelkiego obowiązku. Powstał trzykondygnacyjny budynek na rzucie łacińskiego krzyża z długimi ramionami. I charakterystyczny element tej budowli w środku stojąca wysoka wieża zegarowa. Pierwotnie trzy skrzydła były przeznaczone dla więźniów w systemie przetrzymywanych w tym tak zwanym pensylwiańskim na 380 zatrzymanych. W przyziemiu było 12 sal na 160 osób. Dwa skrzydła w systemie tak zwanym nowojorskim po 66 cel. Powstał także budynek administracyjny, bramny, dwa budynki mieszkalne na 18 mieszkań, dwa dalsze budynki po 7 mieszkań, dwa budynki składowe, remiza strażacka, kostnica, lodownia i tym podobne budynki. Przy czym budynki mieszkalne były wkomponowane w mur otaczający więzienie. Wspomniany przeze mnie system pensylwiański polegał na tym, że więźniowie przez dzień i noc byli przetrzymywani w tym więzieniu, w tym w swoich celach, nie mogli się ze sobą porozumieć. Natomiast system nowojorski polega na tym, że więźniowie wykonywali wspólnie pracę bez zakazu prowadzenia jednak rozmów, ale na noc więźniowie poszli do samodzielnych.